Hejo, z tej strony Newka i dzisiaj przychodzę do Was z filmem. W zasadzie z taką hybrydą, bo będzie to pół Q&A, a pół speedrunning. W tle będzie Wam leciał speedrunning, a ja się postaram odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania pod filmem, gdzie zapowiedziałam ten Q&A. O tak, może tak powiem, bo już się zakręciłam. Okej, żeby nie przedłużać, zacznę odpowiadać na pytania. I to będą takie luźne pytania wybrane po prostu z komentarzy. Okej, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Pierwsze pytanie zadał użytkownik Twoje Ego. Farby czy kredki? I powiem Wam tak, to jest bardzo ciężkie pytanie, ale po głębszym zastanowieniu się myślę, że wybrałabym jednak farby. Oraz drugie pytanie tego samego użytkownika to, który etap rysowania lubię najbardziej i lubię najbardziej kolorować po prostu. I najlepiej już jak są te pierwsze warstwy położone, jak wyciągam detal tak jakby z obiektu, który rysuję. Następne pytanie jest też bardzo często powtarzane. Gdzie kupuję swoje przyrządy plastyczne, kredki, farby, akwarele i tak dalej? Powiem Wam, to jest różnie. Jeżeli chodzi o polskie sklepy, to najczęściej Szalart po prostu, albo zamawiam coś z Amazonu. Tomcio Lubocki pyta, czy mam jakieś książki do nauki rysunku? Nie, nie mam. Mam jedną o malowaniu i z niej namalowałam jakieś tam kwiaty. I jaki jest mój ulubiony film lub książka? Moją ulubioną książką jest oczywiście Lśnienie Stephena Kinga. A filmu nie wiem, czy mam jakiś ulubiony film. Musiałabym się dłużej zastanowić, ale chyba raczej nie. Nic mi przynajmniej teraz nie przychodzi do głowy. Jak długo rysuję, to również się bardzo, bardzo, bardzo często powtarzało. Rysuję no troszeczkę ponad rok, a koloruję, no bo ja zaczęłam w ogóle od kolorowania i moja przygoda się zaczęła w lutym 2016 roku i od tamtego momentu po prostu coraz bardziej, że tak powiem, łapię bzika na temat rysowania czy kolorowania, chociaż już teraz nie koloruję w ogóle. Nikodem Biegun pyta, czy nie żal mi pieniędzy na te wszystkie przybory? Nie, absolutnie, no jakby było mi żal, no to wiadomo, żebym po prostu tego nie kupowała. Ja uważam, że to jest moja największa pasja. Tym zajmuję się co dzień, spędzam z tym wiele, wiele godzin dziennie. To daje mi wiele frajdy, mam nadzieję, że Wam również oglądanie moich filmów, więc myślę, że to absolutnie nie jest marnowanie w żaden sposób pieniędzy, więc również mi nie jest ich żal. Również często pytaliście o mój wiek, mam no już troszeczkę na liczniku, bo 28 i o moje imię. Moje imię to Martyna, ale myślę, że jeżeli śledzicie mnie na mediach społecznościowych, to już na pewno to wiecie. Ale odpowiem dla osób, które nie wiedzą. Olka TV pyta, czy rysuję codziennie. Tak, rysuję codziennie, staram się. Czasami po prostu tego nie publikuję, czasami coś się nie nadaje do publikacji. Ale uważam to, że to jest... Uważam takie rysowanie za ciągłą naukę i myślę, że mi po prostu to zaprocentuje w przyszłości. Bardzo często pytacie również o to, czy wiążę swoją pasję z przyszłością. Powiem Wam i tak i nie, bo nie robię tego, żeby później mieć z tego jakąś korzyść, ale jeżeli natrafiłaby się taka okazja, to dlaczego nie? Myślę, że łączenie pasji, wiecie, ze sposobem na życie jest wspaniałe i jeżeli komuś się takie coś udaje, to gratuluję z całego serca, bo to jest najlepsze, co możecie spotkać. Nie musisz się do niczego przymuszać, bo czerpiesz przyjemność i możesz czerpać z tego również zysk. Ale jeżeli tak chcecie robić, to nie myślcie pierw o zysku, a potem dopiero o pasji, tylko zawsze na odwrót, bo to się nigdy nie spełni, jeżeli będziecie myśleć kasa, 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 zamiast po prostu, wiecie, czerpać przyjemność. A jeżeli w którymś momencie może przyjść z tego jakiś pieniądz, to bardzo dobrze. A jeżeli nie, no to nie, no to po prostu macie piękną pasję dla siebie. Latający leniwiec pyta, czy mogłabym pomóc doradzić osobom, które dopiero uczą się kolorować kredkami. Tak, zamierzam jakieś takie małe filmiki dodawać, ale wiecie, ja mam ciągle problem z pewnością siebie i mam problem z robieniem tutoriali, bo uważam, że ja się nie nadaję jeszcze do tłumaczenia, do uczenia kogoś. Ale myślę, że z czasem może mi to przejdzie, może z czasem będę w stanie robić dla Was takie naprawdę dobre i wiecie, merytoryczne filmiki, bo tak klepać, żeby klepać to może każdy, ale chciałabym Wam, wiecie, w jakiś sposób faktycznie pomóc. Pytanie również, które się powtarzało dosyć często, to czy gramy w jakieś gry?
Tak, gram troszeczkę w Diablo, trochę w CSGO, trochę w LoLa. No to jest różnie w zależności od tego, ile mam czasu, ale ostatnio najczęściej gram w CSGO. Pytanie od Domi 848, czy chodziłam do szkoły plastycznej? Nie, nie chodziłam do szkoły plastycznej, nawet nie zamierzałam, nigdy nie przejawiałam jakichś tam wielkich zdolności. Po prostu zaczęło się u mnie od kolorowania i potem jakoś poszło. Weronika Szczepańska pyta, czy wolę kolorować, czy rysować. Aktualnie wolę rysować, chociaż ja tego bardzo nie rozdzielam, bo w rysowaniu o nic innego jako kolorowanie nie chodzi, bo sam goły szkic, no to jeszcze nie jest rysunek. Rysunkiem dla mnie jest to, co potrafimy wyciągnąć, wiecie, światło, cieniem, kontrastem, tym wszystkim, kolorami, no to jest dla mnie wtedy pełny rysunek, więc nie oddzielam tego jakoś zbytnio. No dobrze, no i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o te pytania. Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka forma odpowiedzi na Wasze pytania. Jeżeli jeszcze jakieś macie, to zadawajcie mi śmiało w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć przy następnym takim filmie. A jeżeli spodobał Ci się film, to oczywiście zostaw mi łapkę. Możesz mnie odwiedzić na Instagramie, na Facebooku. Będzie mi niezmiernie miło. Także do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Buźka, pa, pa!